gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi, naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi poszli za nim. Kochani, tak jak wtedy, 2000 lat temu, dzisiaj Jezus też powołuje nas do swojej służby, powołuje nas do ewangelizacji. Jak możemy to robić? Robić wszędzie, robić w swoim miejscu pracy, w zawodzie, ale niekoniecznie, że wykonujemy jakiś inny zawód, tak jak apostołowie byli rybakami. Oni po prostu szli i mówili do ludzi, których Bóg im postawił na drodze, z którymi mieszkali, żyli. Co to jest powołanie? Powołanie jest to coś bardzo osobistego, co czujemy w sercu i można nam mówić, można nam sugerować, motywować nas do czegoś, ale to nie przyniesie żadnego efektu, bo to musimy poczuć w sobie. Ja jestem katechetką, ale teologia to nie było coś, co ja chciałam studiować. Kiedy przeglądałam Informator w maju roku 90, kiedy zdałam maturę i przeczytałam taką informację, teologia ogólna Gdynia Chylonia, powiedziałam: co za głupie studia, co ja po tym będę robić, co można robić po teologii. Nie wiedziałam, co chcę zrobić do końca ze swoim życiem, co chciałabym robić tak naprawdę. I były takie w moim życiu 2 miesiące totalnego marazmu. Mieszkałam z rodzicami, gdzieś tam chodziłam na spotkania z rówieśnikami młodymi. Pewne rzeczy czytałam, ale to nic do mnie nie przekonywało mnie. Nic się nie działo. Jeszcze nadal nie wiedziałam, na jakie studia chcę pójść, co chcę robić. I w momencie, kiedy usłyszałam w kościele, że Polska podpisała umowę konkordatową i ludzie, którzy mają skończoną teologię ogólną i chcieliby pracować w katechezie, są proszeni, aby zgłaszali się do swoich księży proboszczów, ponieważ od września, od dnia 1 września religia wchodzi do szkół. W tym momencie, kiedy to zostało wypowiedziane, ja poczułam ogromny taką miłość, taki płomień, ogień w sercu. Poczułam, że to jest moje. Tak jak wspomniałam, 2 miesiące wcześniej w ogóle nie czułam, że cokolwiek mogłabym w życiu robić z tą teologią. To w tym momencie poczułam, że jest moje. Przyszłam do domu, powiedziałam moim rodzicom, że idę na studia. W 2 tygodnie miałam zebrane dokumenty i jeździłam po Gdyni, żeby znaleźć tę szkołę. I tak zaczęła się moja historia z uczeniem religii, z teologią i zgłoszeniem Ewangelii. Powołanie to jest coś, co się rodzi w sercu. To jest coś, co Bóg ci daje, takie światło, iskrę, poczucie, że to jest twoje. Ale tak naprawdę powołanie to jest to, co ty zrobisz po tym uczuciu. To, co ty zrobisz, czy pójdziesz za tym głosem, za tym przekonaniem, czy powiesz: nie, ja się do tego nie nadaję. Apostołowie, nawet jeżeli mieli uczucia, że się do tego nie nadają, bo wiemy, że Piotr za chwilę powiedział: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. I Jezus powiedział: ja ciebie uczynię rybakiem ludzi, właśnie ciebie, człowieka grzesznego, więc nie bójmy się pójść za tym, co Bóg nam wkłada do serca, co nam mówi. Bóg nie brzydzi się naszym grzechem, nie brzydzi się naszą grzesznością, a na pewno zmieni nasze serca, zmieni nasze życie, kiedy pójdziemy za Nim.